Cześć, witajcie, moje miejsce, z tej strony Ozgu, a to jest recenzja robiona w stylu freestyle, czy jak to tam nazywać. Po prostu mam wpisany krótki scenariusz, o czym chcę powiedzieć. A chcę wam powiedzieć dzisiaj o Donkey Kong Country 2, którego przeszedłem niedawno w ramach swojego kanału. Od razu uprzedzając pytania, mam 15 stopni za oknem i świeci słońce i nic na to nie poradzę dzięki takim oto pięknym firankom. Także przechodzimy sobie do recenzji. Jeżeli bym miał powiedzieć o grach, które wywarły największe wrażenie na mnie w dzieciństwie, to na pewno będzie to Zelda Ocarina czasu, Terranigma, Secret of Evermore i właśnie Donkey Kong Country 2, którego niedawno przeszedłem ponownie, po wielu latach, z nie mniejszą satysfakcją. Generalnie gra rzuca nas w wydarzenia po pierwszej części Donkey Kong Country 1, gdzie pokonaliśmy króla Karola. Ten postanawia się tym razem zemścić i porywa Donkey Konga i przetrzymuje go jako swojego, nie wiem, więźnia, zakładnika i na ratunek Donkey Kongowi wyrusza jego kuzyn Diddy wraz ze swoją dziewczyną, która jest de facto innego gatunku, ale też naczelna, Dixie. No i te nasze małpki, dzielne dwoje dzieciaków postanawia znaleźć Donkey Konga, a przyjdzie im go szukać po wielu, wielu krainach, bodaj łącznie 7, by ostatecznie dosięgnąć ręką sprawiedliwości, bądź też ogonem króla Karola i skopać mojego zachłanne bananowe tylsko. Kim są nasze małpki? Cóż, tak jak wspomniałem, są to dzieci. Diddy jest kuzynem Donkey Konga i jest szympansem, natomiast Dixie jest chyba jakimś, no nie wiem, małpiotką, cokolwiek tam. Tak czy siak, każda z tych małpek ma swoje specyficzne właściwości i dzięki temu uzyskujemy w grze, jakby nie patrzeć, taki malutki element strategiczny, który na pewno się przyda, ponieważ Diddy, na ten przykład, świetnie skacze bardzo daleko, a jego atak gwiazdką, a raczej nie, noszenie beczek, on nosi beczki przodem, przez co traktujemy je jako tarczę ochronną oraz bardzo szybko się porusza po linach i łańcuchach, co przydaje się w niektórych poziomach, gdzie musimy się szybko przemieszczać właśnie po tych konstrukcjach. Dixie natomiast jest małpką bardziej, no nie wiem, strategiczną, mniej ofensywną niż Diddy, ponieważ ona ma właściwości lotnicze. Nie jest to do końca takie, że ma śmigiełko i lata sobie góra-dół, 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 ale potrafi szybować jak wiewiórka dzięki swojej czapce, a ponadto, jeżeli chwyta beczkę, to ją trzyma nad głową, czyli możemy tutaj łatwiej trafić wrogów, którzy są nad nami, może też będą nad nami przelatywać. Przydaje się to zwłaszcza przy bossach. Jej atak jest niestety słabszy i krócej skacze, ale to oczywiście nadrabiamy lotem. Poziomy, jakie nam przyjdzie zwiedzić, są bardzo różnorakie. Bo zacznę od tego, że mamy podzielone chyba 40 poziomów na kilka światów, bodajże do 7, jeżeli brać pod uwagę ten specjalny, albo 6. Dokładnie nie liczyłem, ale kto by się tam zagłębiał w liczby. Każdy ze światów ma określoną liczbę poziomów. Teraz jak szybko sobie policzę, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no tak powiedzmy 7 zwykłych poziomów i boss. Każdy ze światów charakteryzuje się bardzo unikatową specyfiką i, jakby nie powiedzieć, tematem głównym. Na przykład pierwszy świat to jest statek, czyli będziemy latać po pokładzie, pod pokładem, na maszcie, no i tak dalej. W drugim świecie będziemy w zatopionym lawą świecie, gdzie będziemy się poruszali bardzo fajną rzeczą, a mianowicie balonikami, ale to za chwilę. No i tak dalej, tak dalej. Mamy bagna, park rozrywki, nawiedzony las i tak dalej. I to jest bardzo fajne, bo już na starcie dostajemy mniej więcej przedsmak tego, co nas spotka dalej. A dalej, już w samych poziomach jest jeszcze ciekawiej. Poziomy, tak jak wspomniałem, są zebrane w jakąś tam całość. I to się fajnie uzupełnia, pomysł jest bardzo dobry, chociaż też trochę tutaj jest wada tego, ale to będzie pod sam koniec o wadach. Teraz następnym kimś, z kim się zmierzymy. O, bardzo fajny temat. A mianowicie zmierzymy się z bardzo dużą liczbą wrogów. Autorzy tutaj nie poskąpili i chyba nawet zwiększyli liczbę przeciwników w stosunku do pierwszej części, czyli jest bardzo fajny progres. Nie mam dokładnie policzonych ich, ale mam takie prywatne odczucie.
Więc to jest plus, że są wrogowie i to są podzieleni nawet na kilka kategorii. Przede wszystkim są krokodyle, których spotkamy od groma i ciut w pierwszym świecie. Są też przeciwnicy, którzy latają. Ptaki, osy, ważki i tak dalej. Ale też zwierzęta bardziej takie o specyficznych właściwościach, na przykład jeżozwierz, na którego nie możemy skakać, bądź też kot o 9 ogonach, który daje nam taką formę strategiczną, ponieważ możemy się dzięki niemu wbijać bardzo wysoko, niczym w beczkach. Wrogowie... A tak, teraz powiedzmy o bossach. Pod koniec każdego ze światów mamy do czynienia z bossem, który jest jakby esencją całego świata. I jest takim, no nie wiem, zwieńczeniem, wisienką na torcie każdego ze światów, ponieważ nie ma czegoś takiego, co się zdarza w niektórych grach, że jest jedna strategia na bossa. Nie, tutaj tego nie ma i chwała za to autorom. Jest bardzo fajnie rozwiązane, że trzeba znaleźć strategię na każdego z bossa i umiejętnie ją zastosować. Oczywiście gra jest dla wszystkich, więc dzieci tutaj nie powinny mieć problemu, ale to już tak już nie do końca. Powiedzmy, mamy w pierwszym świecie nawiedzoną, przerośniętą papugę, w drugim mamy natomiast już zaklęty miecz pirata, który się utopił w jeziorze lawy. I tutaj mamy odmienne strategie. W pierwszym musimy walnąć ptaka jakie, w drugim, co prawda to też się tak jakby powiela, ale musimy walnąć kulą, a żeby ją dostać musimy skakać w tej tamtą. Przede wszystkim motyw główny uderzenia w czymś wroga się tutaj pojawia, ale on jest naprawdę mocno zatarty, zwłaszcza w późniejszych etapach. Wszystko do siebie pięknie pasuje, niczym ręka do rękawiczki albo masło na chlebek. Graficzny natomiast. Grafika. Bardzo fajny temat. I niemniej będę też fajnie o tym opowiadał w przypadku Donkey Konga, ponieważ graficznie to jest majstersztyk. Graficznie ta gra jest sztandarem, jeżeli chodzi o pozycję na SNES-a, która pokazuje bardzo fajne możliwości tej konsoli. Tak jak Link the Past pokazywał perspektywę 2,5D i raczej patrzyliśmy tam na bardzo stateczne obrazy, tak tutaj w Donkey Kongu mamy bardzo dynamiczne to wszystko. Zacznę od tła, zacznę generalnie, że światy, już sama otoczka światów jest animowana. To się tyczy w ogóle całej wyspy, po której mamy te poszczególne światy. Światy są już animowane, dają już swoisty klimat, odpowiednia kolorystyka, dobranie elementów. I później zagłębiając się już w poszczególne poziomy, dostajemy coś pięknego, ponieważ już same tła, jak staniemy sobie małpką, nie będzie sytuacji, że tło się nie rusza, a my czekamy i patrzymy, jak się małpki zabawiają, czy to podrzucając, żonglując kulkami, czy żując gumę. Nie, tło się już rusza samo z siebie, co daje taką formę, że się aż chce stanąć i się przyjrzeć temu wszystkiemu. Żeby się przez chwilę zachwycić, czy to wziąć sobie szklankę picia, się napić i popatrzeć. Kurczę, jakie to jest fajne. Kolejną rzeczą w tych poziomach jest kolorystyka, ponieważ... powiem o wrogach. Wrogowie są wykonani z jak największą szczegółowością i tutaj naprawdę nie ma czego zarzucić. Animacje, pomysłowość i wykonanie postaci jest, a przeciwników, no i postaci też, jest idealne. Naprawdę przyłożyli się do tego i nie ma nic tutaj do zarzucenia, zwłaszcza z animacją, których mamy kilka, jeżeli chodzi o naszych bohaterów, no ale o wrogów też, ponieważ jak zaatakują niektórzy, to mają już osobną animację, na przykład kłapania szczęką. I teraz kolorystycznie. Powiem wam, że wrogowie, z którymi przyjdzie nam się spotkać, zazwyczaj spotkamy ich we wszystkich etapach. Jeżeli będą to wodne stwory, to spotkamy na pewno wszędzie indziej. Rozgwiazdy, ryby, płaszczki i tak dalej. Tak samo z krokodylami, jeżozwierzami, więc nie można się dziwić, że będzie jeżozwierz na przykład albo kota o 9 ogonach w wulkanie, a później na bagna. Cóż, trzeba się z tym pogodzić, ale fajną rzeczą jest to, że pomimo iż te zwierzęta będą występowały we wszystkich tak różnorodnych światach, to jednak pasują kolorystycznie, nie odbiegają od całej konwencji dosyć ciemnej, jakby nie patrzeć, grafiki, ponieważ gra nam nie oferuje prócz paru poziomów jaskrawych kolorów. Tutaj bardzo mi się to podoba, że autorzy zadbają o taki detal.
Natomiast muzyka. No, piękna muzyka, która tkwi w głowie nieraz po parę godzin. Utwory są może i zapętlone dla poszczególnych światów, ale mamy ich dosyć duży wybór. Ścieżka dźwiękowa z Donkey Konga oferuje naprawdę bogatą liczbę utworów, bardzo różniących się nieraz od siebie, ale skomponowanych w ten sposób, że to się nie nudzi. Nawet jeżeli siedzimy w poziomie 50 minut, to i tak ta muzyka nas nie wkurza. Faktycznie słyszymy ją, jest dosyć wyraźna, ale podkreśla klimat poziomu, na przykład bagna, albo lodowe jaskinie. I słyszymy tą muzykę, ale ona nas motywuje. Nie, mnie osobiście motywuje, żeby dalej grać. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, ale to jest naprawdę fajne. Muzyka jeszcze, czy bym chciał coś o niej powiedzieć? No jest dobrze skomponowana i to jest na pewno duży plus. Można ją sobie nucić później, można nawet gwizdać. To nie jest utwór, który ci utkwi w głowie i przeklinasz, że on tam jest. Nie, ty go nawet chcesz mieć w głowie. Pamiętam, jak za małego nagrałem nawet niektóre utwory z Donkey Konga ze SNES-a na kasetę magnetofonową. Taka notka z dzieciństwa. I teraz mechanika gry. Dosyć rozbudowany temat, bo Donkey Kong się charakteryzuje nie taką liniowością. Ponieważ nie mamy czegoś takiego jak w Mario, że idziemy od lewej do prawej. W pierwszym Donkey Kongu to było trochę nadgminne, ale w drugiej części autorzy postanowili to rozbudować i to ogromniaście. Ponieważ teraz poziom przechodzimy nie dość, że od lewej do prawej, ale też od prawej do lewej nieraz. Cofamy się teoretycznie w poziomie, idziemy w górę albo idziemy w dół, albo nieraz w górę, żeby pójść w dół, żeby iść w górę w prawo, a później w lewo i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę poziomy są wielopoziomowe. Nie są tylko to puste słowa, ale faktycznie poparte grywalnymi przykładami. Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o mechanikę, są elementy, które spotkamy podczas gry. Autorzy urozmaicają nam poziomy nie tylko takim czymś, że skaczemy przez bagno bądź jezioro lawy po ważkach czy krokodylach, które potrafią nas nawet wyszczelić na swoich mordkach, ale też mamy beczki, balony na ciepłe powietrze, pałki wodne, duchy i wszelakiego innego maści żelastwa bądź też drewieństwa, ale są tłusto, które nam umożliwia podróżowanie po tym świecie. I nie dość, że to jest już taka mnogość tego, ale na przykład beczki jeszcze dodatkowo oferują nam kilka rodzajów. Czy to wystrzeliwujące na nasze żądanie, czy to kierunkowe, czy to na czas, czy nawet takie, którymi możemy się poruszać przez określoną liczbę czasu. No to jest naprawdę ogrom możliwości, który jest wykorzystywany, który nie jest powielany, że w tym poziomie to jest to, to samo kopiujemy tutaj, tutaj i tutaj. Nie, to jest naprawdę zmienna liczba, przez co poziomy są naprawdę unikatowe, nawet jeżeli się odbywają cały czas na bagnach. Autorzy postarali się, żeby tutaj to wszystko nie było monotonne. Ale tu jest też pewna wada, o której na końcu napomnę. Kolejną rzeczą, którą mamy w grze, są znajdźki. Boże, święty znajdźków jest od groma w tym tytule. I zaczniemy sobie tutaj od bananków, które dają nam życie, pieniążków, za które kupujemy usługi, aż po krem coiny, które dają nam możliwość wykupienia specjalnych poziomów, dzięki którym możemy zdobyć bonusowe... pewien sekrecik. Nie będę wam mówił. Żeby znaleźć te krem coiny, musimy znaleźć bonusy w tych poziomach generalnie. A bonusów zazwyczaj są 2 bądź 3 na każdy poziom. No i ostatnimi rzeczami, które znajdziemy, tak przynajmniej według mnie, są deki, które, po których jedna jest w każdym poziomie i dają nam, jakby nie patrzeć, faktyczny poziom szperactwa. Są naprawdę czasem dobrze ukryte i żeby znaleźć dekę, to naprawdę, trzeba się wysilić. A po co nam te deki? Cóż, Hranki ma tutaj swój sekret, który pewnie nie będę wam zdradzał, nie ma sensu, kto będzie chciał, ten pozna. Co dalej? Wady. O, teraz przechodzimy do wad. Ciężko by powiedzieć, czy gra z dzieciństwa, którą idealizujemy, ma wady. Ale pomimo, że mam bardzo miłe wspomnienia z gry, to faktycznie po tych latach zauważam pewne kwestie, które mnie korcą, które mnie, uwierają. Zacznę od wrogów, ponieważ wrogowie, pomimo, że są tak liczni i tak dalej, to jednak są... jakby to powiedzieć.
źle dopasowani faktycznie czasem do tych poziomów. I nie wiem, czemu autorzy się nie pokusili na przykład o stworzenie indywidualnych stworzeń dla poziomu świata lawowego. Jeżeli chodzi o Kremland, to mamy tam wózki, wagoniki, mamy też osy i tak dalej. Świat bagienny ma swoje prawa. Nawet w niektórych zabrakło tego elementu, na przykład jeszcze w lodowym, bądź też w wieży. Mogliby tutaj trochę jeszcze więcej dołożyć, jeżeli oczywiście Kardzisz na to pozwolił. Jeżeli nie, to spoko. No, że czas nie pozwolił. Nie, to jest taka mała wada. Kolejną rzeczą jest, no nie wiem, powiedzmy mechanika gry, o. Ponieważ mamy poziomy super specjalne, do których dostęp wykupujemy za pieniążki. I tutaj autorzy chcieli nam dać naprawdę coś nowego oprócz standardowych poziomów. I im się to udało, ponieważ dodają dodatkowe elementy, których nie spotkamy w całej reszcie gry. Ja się pytam, czemu? To jest bardzo fajny motyw, na przykład z oponami z pierwszego bonusowego świata, którego w ogóle nie wykorzystano później. Ja się pytam, dlaczego? Można ten bonusowy świat zrobić naprawdę ekstremalnie trudny, choć tutaj walczymy o super fajną rzecz, taką, która daje satysfakcję graczom. Ale nie wykorzystujemy tego bardzo z dużym potencjałem elementów w reszcie gry. No niestety. No i też kolejną, ostatnią wadą według mnie jest poziom trudności. Gra jest nastawiona dla bodaj 12-latków. Wiemy, że kiedyś gry były o wiele trudniejsze i tak dalej. No ale nawet ja po tylu latach i latach praktyki grania w gry, w końcu też dobrałem na przynajmniej raz, miałem problem, żeby ukończyć ten tytuł. Miałem problem, żeby przejść niektóre poziomy. Zresztą to widać na moich let's playach. Tutaj, jeżeli chodzi o początek gry, jest spoko, ale później poziom trudności rośnie. To też nie jest zła rzecz, ale później rośnie do takiego poziomu, gdzie naprawdę tylko dorosły może sobie z tym tytułem poradzić. O zakończeniu już tytułu, mówię o ostatnim bossie, nie wspominając. Ale teraz zalety. O tych to się rozpowiadałem w sumie w ciągu całej recenzji, ale powiem wam, że na pewno graficznie jest to naprawdę przyjemny tytuł. Muzycznie, no po prostu bajka. Gameplay rozbudowany jak nie wiem co. I ogólna przyjemność grania po tylu latach jest mało gdzie osiągamy, więc naprawdę tytuł flagowy dla każdego, kto chce grać w gry ze SNES-a. No i tyle. Mam nadzieję, że taka recenzja w tym stylu wam się spodobała, no i do zobaczenia w nich moich materiałach. Trzymajcie się, na razie. Cześć! Mam nadzieję, że tego nie spierdolę.